To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbarikum. Nieznana karta historii. Sezon 5. Bałtowie. Doktor habilitowana Anna Bittner-Wróblewska. Odcinek 1. Zanim opowiem o przeszłości Bałtów, warto na chwilę zatrzymać się w czasach nam współczesnych i od razu na wstępie coś wyjaśnić. Gdy dziś mówimy kraje bałtyckie, mamy na myśli Litwę, Łotwę i Estonię. I jest to jak najbardziej uzasadnione współczesną sytuacją geopolityczną. Dobrze jednak zdawać sobie sprawę, że spośród mieszkańców tych trzech republik tylko Litwini i Łotyszy to Bałtowie. Natomiast Estończycy należą do zupełnie innej grupy językowej, do ludów ugrofińskich. Wróćmy jednak do Bałtów i ich fascynującej historii. Ich nazwa pochodzi od Mare Balticum, łacińskiego terminu określającego Morze Bałtyckie i została nadana ludom mówiącym tak zwanymi językami bałtyckimi i mieszkającym u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku dopiero w 1845 roku przez niemieckiego lingwistę Georga Nesselmana. Języki bałtyckie należą do wielkiej rodziny języków indoeuropejskich, podobnie jak języki słowiańskie czy germańskie. Analiza źródeł archeologicznych, obserwacja pewnych ciągłości, pewnych zjawisk kulturowych pozwalają nam stwierdzić, iż ludy bałtyjskie pojawiły się nad Bałtykiem już około przełomu VIII i VII wieku przed naszą erą i przez stulecia zamieszkiwały rozległy obszar między Dolną Wisłą na zachodzie, a dorzeczem Dźwiny na wschodzie. A skąd przywędrowali? Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza wschodnioeuropejskiej hydronimii, czyli nazw wodnych, rzek, jezior, strumieni, mokradeł, toni wodnych. Tego typu nazewnictwo jest bardzo trwałe i pozostaje w tradycji ustnej lokalnych społeczności bardzo, bardzo długo. Lingwiści zarejestrowali liczne bałtyjskie nazwy wodne na terenach wschodnioeuropejskiej strefy leśnej, w dorzeczach Górnego Dniepru i Oki. To zapewne stamtąd dotarły nad Bałtyk grupy nowych mieszkańców, którzy stworzyli własną, oryginalną kulturę. Bałtowie trafili na karty historii za sprawą bursztynu, tego złota północy, którego bogate źródła znajdują się do dziś na Mierzei Wiślanej i Mierzei Kurońskiej, ale także na Półwyspie Sambijskim, dziś w granicach Kaliningradzkiej Oblasti, a nieco mniej zasobne zarejestrowano na Mazurach i w Puszczy Kurpiowskiej. W czasach starożytnych bursztyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem Rzymian. Cesarz Neron wysłał nawet nad Bałtyk swojego wysokiego urzędnika państwowego wraz ze świtą, by przywiózł bursztyn do uświetnienia igrzysk i ozdoby areny. Wyprawę tę relacjonował starożytny pisarz Pliniusz Starszy w swojej Naturalis Historiae, zafascynowany wielkością pozyskanych brył bursztynu. Największa ważyła bowiem ponad 4 kg. Najwięcej informacji o mieszkańcach bursztynodajnej krainy dostarcza dzieło Tacyta, rzymskiego historyka z pierwszego wieku naszej ery, zatytułowane Germania. Poświęcił on duży pasus ludom z nadpołudniowo-wschodniego Bałtyku, które nazywa Estiorum Gentes. Tacyt użył tu liczby mnogiej, gentes, czyli ludy, zaznaczając, że region ten zamieszkiwało wiele plemion. Wśród nich byli z pewnością Bałtowie. Niesłychanie interesujący dla współczesnych badaczy jest szczegółowy opis pozyskiwania bursztynu, jaki podaje rzymski historyk. Bez wątpienia musiał uzyskać te informacje od bezpośredniego obserwatora, który widział to na własne oczy. Otóż bursztyn zbierany był na plażach, jak pisze Tacyt, in lipso litore, albo wyławiany z przybrzeżnych płycizn, inter vada. Zapewne tak zwaną metodą bagrowania. Ta metoda stosowana była jeszcze w połowie XX wieku i polega na wyławianiu bursztynu na płytkich wodach z łodzi lub bezpośrednio stojąc w wodzie za pomocą podbieraków. Niestety starożytne źródła pisane dotyczące Bałtów są bardzo skąpe i wiedzę o tych ludach czerpiemy głównie ze źródeł archeologicznych, badając materialne ślady ich obecności. Najwięcej informacji dostarczają starożytne nekropole datowane na pierwsze wieki naszej ery.
Paradoksalnie świat zmarłych odkrywa nam tajemnice świata żywych. Możemy dowiedzieć się, jak ubierali się ówcześni mieszkańcy tej części ziem polskich, jakie mieli obyczaje pogrzebowe, jakie były ich kontakty z sąsiadami, jak wyglądała struktura lokalnej wspólnoty. Na przykład obserwując rozmieszczenie pochówków na mazurskich cmentarzyskach z pierwszych wieków naszej ery, możemy zaobserwować, że tworzyły one oddzielne skupiska, jak dzisiejsze kwatery na cmentarzach. Każdą taką kwaterę użytkowała przez kilka wieków inna grupa rodowa, a więzi między nimi musiały być bardzo silne. W niektórych grobach odkrywane są na przykład ozdoby, które mają znacznie wcześniejszą chronologię niż data pochówku zmarłego. Czasem nawet pochodzą sprzed kilkuset lat. Może to pamiątki, jakie przechowywano w rodzinie przez pokolenia. Ciekawy przykład więzi łączących lokalną społeczność stanowi cmentarzysko w Czerwonym Dworze w Puszczy Boreckiej. W centralnym grobie w Kurhanie XVIII pierwszego zmarłego pochowano w drugiej połowie IV wieku, a potem przez kolejnych ponad 100 lat składano tam szczątki następnych zmarłych członków rodu. Od V stulecia rodzinne kurhany znane są na Suwalszczyźnie, gdzie w nasypie jednego kamiennoziemnego kopca odkrywanych jest po kilkadziesiąt glinianych urn ze spalonymi kośćmi zmarłych. Kolejne pokolenia danej rodziny czy wspólnoty chowały swoich bliskich w jednym kurhanie. Analiza wyposażenia grobów dostarcza wielu informacji o elementach stroju ówczesnych mieszkańców północno-wschodniej Polski. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spinali swoje szaty zapinkami albo szpilami, nosili rzemienne pasy zapinane na żelazne lub brązowe sprzączki, przy czym mieli upodobanie do zdobienia tych pasów metalowymi okuciami o różnych kształtach. Musiało to wyglądać bardzo efektownie. W II i III wieku popularne były szerokie, czasem i na 10 cm, tak zwane pasy wojowników, które zapinane były masywnymi, żelaznymi sprzączkami o rozwidlonym kolcu, a na końcu rzemienia obciążano szerokimi, żelaznymi zakończeniami. Co ciekawe, moda na takie pasy panowała nie tylko wśród wojowników bałtyjskich, ale także ich germańskich sąsiadów, mieszkańców innych ziem polskich. Zapewne jednak źródłem inspiracji byli Bałtowie. Podobnie jak współcześnie, także i w przeszłości, moda na niektóre części stroju rozprzestrzeniała się bardzo szeroko. Ale znamy również takie ozdoby, które możemy traktować jako swego rodzaju wyznaczniki etnograficzne danego ludu. W przypadku Bałtów należą do nich na przykład brązowe zapinki w kształcie podkowy, tak zwane zapinki podkowiaste, których zakończenia zdobione są emalią, czyli kolorowym szkliwem, zwykle o barwie czerwonej. Podobnie lokalną bałtyjską ozdobą były szerokie bransolety mankietowe, wykonywane z brązu i ornamentowane na całej powierzchni rytmi liniami, żeberkami i różnymi motywami stempelków. Są one na tyle charakterystyczne, że nawet znalezienie niewielkiego fragmentu nie pozostawia wątpliwości, o jaki typ bransolety chodzi. To bardzo pomocne dla archeologa. Bałtowie mieli upodobanie do dekoracji ażurowych. Ażurem zdobiono m.in. okucia pasów, a także tarczki i rozdzielacze łańcuszków, które tworzyły napierśniki spinane parą szpil lub zapinek. Tego typu ozdoby były szczególnie popularne na ziemiach litewskich i łotewskich, ale znane są także na Suwalszczyźnie. Analizując wyposażenie grobowe poszczególnych pochówków na cmentarzysku, odnotowujemy zróżnicowanie zamożności w obrębie lokalnej, konkretnej społeczności. Obok grobów bez jakiegokolwiek wyposażenia, gdzie zapewne złożono do jamy szczątki sług, parobków czy może niewolników, są też groby zamożnych gospodarzy i gospodyń, gdzie zmarły bądź zmarła zostali pochowani z ozdobami, jakie nosili za życia, narzędziami, którymi pracowali, a mężczyźni z bronią, jaką walczyli. Niektórym włożono do grobu także ówczesne symbole prestiżu, żeby podkreślić ich szczególną pozycję społeczną. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Wspomniałam wcześniej o zainteresowaniu Rzymian bursztynem, którego złoża znajdują się nad Bałtykiem. To zainteresowanie nie pozostawało bez wpływu na mieszkańców zachodniej części ziem bałtyjskich. W zamian za cenny surowiec docierały tu rozmaite przedmioty importowane z terenu Cesarstwa Rzymskiego.
szklane paciorki bądź surowiec do ich wyrobu, paradne zapinki, rzadziej elementy uzbrojenia, a bardzo licznie brązowe monety, przy czym nie pełniły one roli środka płatniczego, lecz raczej źródła brązu do wyrobu ozdób. Ale też musiały mieć funkcję magiczną, bowiem wkładano je do grobów. Nieodparcie nasuwa się skojarzenie z obolem Charona, choć trudno to dziś zweryfikować. Niektóre przedmioty importowane z daleka są zupełnie niezwykłe. W grobie wojownika na mazurskim cmentarzysku w Mojtynach odkryto kłódkę i elementy kajdan stosowanych w Imperium Rzymskim do krępowania niewolników. Jak trafiły na Mazury? Czy bałtyjski wojownik przywiózł je z dalekiej wyprawy jako swego rodzaju kuriozum, ciekawostkę? A może po śmierci włożono mu do groby, by uhonorować go w sposób szczególny tym niecodziennym przedmiotem? Czy może była to osoba zaangażowana w handel niewolnikami? A wiemy z licznych źródeł pisanych, że wówczas był to niesłychanie intratny interes i bardzo ważny towar eksportowy. Zapewne nigdy się tego nie dowiemy. Podobnie jak trudno prześledzić drogę unikatowego znaleziska na ziemiach bałtyjskich, dotąd wyjątkowego, a mianowicie rzymskiej brzytwy z główką pantery znalezionej w Kurhanie na cmentarzysku w Netcie koło Augustowa, datowanego na schyłek IV lub początek V stulecia, podczas gdy sama brzytwa została wykonana kilkaset lat wcześniej. Musiała pozostawać w danej rodzinie przez kilka pokoleń, zanim włożono ją do grobu zmarłego potomka pierwotnego właściciela brzytwy. Kultura materialna i duchowa Bałtów wyróżnia ten lud spośród innych mieszkańców ziem polskich. Nosili inne elementy stroju, mieli odrębne obyczaje pogrzebowe, na przykład zwyczaj grzebania koni, ale pozostawali integralną częścią ówczesnego świata barbarzyńskiego. Warto pamiętać, że ich historia nie kończy się wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego i zmianami na północ od Limesu. Trwałość tradycji w świecie bałtyjskim to jedna z jego cech charakterystycznych. To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.